Siema, z tej strony Hogaty, a to jest Zagrajmy w Terraria, tak właśnie rozpocząłem serię z Terrarii, proszę państwa, w roku pańskim, już wam mówię, 19 czerwca 2012 roku, jak popularny był tak naprawdę Minecraft, a my zaczęliśmy zabawę z Terrarią. Było 14 odcinków na kanale, z tego co widziałem w playliście w Terrarii, więc dzisiaj w drodze do miliona, proszę państwa, wracamy do bardzo popularnej ostatnimi czasy gry. A co jeszcze odkryłem? Dziwnym trafem mam jakiegoś save'a z przed 5 lat. Ja nigdy dużo w Terrarii nie grałem, to od razu powiem, a to jest nowszy save. Tam chyba kiedyś więcej grałem, tam grałem 20 ileś godzin, tutaj dograłem chyba z piątaka, jeżeli chodzi o godziny, a to jest świat stworzony w 2015 roku. Ja nie grałem naprawdę parę lat w tę grę, także zaczniemy na tej mapie, ale jeżeli byście chcieli więcej odcinków, piszcie w komentarzach pod filmem, bardzo chętnie stworzę nowy świat, nową mapę, bo nie wiem, czy to się w ogóle może czymś różnić tak naprawdę, czy nie. Ej, ja sam nie wiem co, jak tu się robi tak naprawdę. Ej, mapa tu była? Zawsze tak ta mapka wyglądała w ogóle? Zawsze te gwiazdki, to tak wyglądało zawsze? Ja nie pamiętam nic. Oczywiście, jeżeli odcinek wam się spodoba i ta... Jezus Maria, ale przestraszyła mnie. Chowam się do tego, do pomieszczenia. Jeżeli wam się to podoba, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzach pod filmem, zostawcie subka, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. A kanał wam się podoba, wpadnijcie na Instagrama, fanpage'a, no i na G2 z linku podanego w opisie pod filmem. Ja nie wiem, jak tu się cokolwiek robi. A no właśnie, pod tabem była taka mapa. Ej, mamy taką kopalnię jakąś tutaj rozszerzoną, tutaj też. Ja mam jakiś... jak ekwipunek w ogóle jest? Jak jest ekwipunek? Mam kilow, żelazny kilow legendarny. Tungestowy pałasz demoniczny. Okej. Tungestowy topór boski. Okej, boski topór. Żelazny młot legendarny. Kamienna ściana. Pochodnia. Kamienny blok. Ja ostatnio w Minecrafta ogólnie dużo gram, ale w Terraria to jest coś innego jednak. To i to się drewno pod sobą dawało chyba, nie? Dobra, jak ja mam otworzyć ekwipunek? To jest najważniejsza opcja w tym momencie dla mnie. Klikam wszystko. Dobra, coś wyrzuciłem. Ta gwiazdka! Ej, coś kliknąłem. Shift. O, żeż ty. A, ja mam tu jakiś ten swój, jakby co. Dobra, chyba go dupnę, nie? Zabiję go. S. Ała! Podniosłem tę gwiazdkę z nieba, nie? Mam nadzieję. Dobra, ja mam nadzieję, że stąd wyjdę. Mogę go toporem? A to malutko mu zadałem tym toporem. Co to jest Minecraft? Jak? W sensie ten? Mario? Dobra, ja go tak biję na spokojnie. O, oczko tu jest latające. Nie pamiętam, jak to z tymi potworami w ogóle wyglądało. Pamiętam, że się chowało najczęściej po domkach, żeby z nimi nie walczyć chyba, nie? Za bardzo. Pamiętam, że te oczka były zawsze denerwujące. Nie wiem, jak moja postać wygląda, bo to wydaje mi się, że to jest jakiś hełm czy coś. Akuratnie. Dobra. Kościu! No. Nie rozwalać mi tego, proszę. Dobra, ja tu miałem skrzynki jakieś swoje. Mam tu mieszkania też zrobione dla tych ziomków. Pamiętam, że tu właśnie NPC byli jacyś, a nie pamiętam, jaka była zasada, że trzeba było im pokoiki chyba robić i oni jak mieli przyjść, to wtedy przychodzili i się pojawiali, nie? Jakoś tak. Ona mnie może uleczyć? Mogę z nią coś? Uleczy. 26 sztuk miedzi. 20 sztuk miedzi. A to zaraz ja się sam po prostu uleczę, nie? Zamknij. O, kurde, czekajcie, bo tu mi coś spadło. Tu chyba to jest też mieszkanko pod kogoś, nie? Te gwiazdki się zbiera, bo to chyba z nich jak 10 się ich zebrało, to manę można było z tego zyskać. Hogaty z mid was ripped off. A ja tu umarłem, nie? To jest jakiś nagrobek. Zirka, a bo ja z Ziraelem tu grałem wtedy. No. Dobra, 9, ja to mam zjeść, czy... Jak ja mam ekwipunek sprawdzić? To jest pytanie. Y nie. O nie. I nie. O nie. P nie. W sensie U nie. L nie. K nie. J. H. G. FDN ZXC VB. Coś wypiłem pod B. Górnictwo. 25% zwiększona szybkość kopania. Dlaczego? Milutkie ciepełko. Nieznacznie zwiększona regeneracja życia, bo domek. Sztandar. Zwiększone obrażenia i obrona przed następującymi przeciwnikami. Niebieski szlam. Zombie. Dlaczego? Nie mam pojęcia! V. X. Ej, czym się ekwipunek otwiera? A, tabem się przełączamy pomiędzy mapami. Okej. Tak, możemy pisać. A ja bym chciał ekwipunek włączyć. A tu się kursor zmienił w tym momencie. Jak klikam Alt. Nie, Ctrl. Shift. A, Shift to widzę ten świetlik po prostu, co rozświeca mi drogę. Alem. Jak ja mam odpalić ekwipunek? To jest najważniejsza rzecz u mnie w tym momencie. A ja nie mam bladego pojęcia, jak ja mam to zrobić. Chyba że ja potrzebowałem plecaka jakiegoś. Nie, no na pewno mam ekwipunek! Jak odpalić? Escape po prostu nacisnąć, dobra, dobra. Okej, okej, niechaj będzie. To jest moje ubranie, ja mam kaktusowy hełm w ogóle mam. Założono w okienku wyglądu, gracz nie dostanie punktów staty... A, taki, że se wygląda tylko. Górniczy hełm mam jeszcze, on coś chyba świeci, zapewnia światło podczas noszenia, tak. A, do, bo jest mój Daft Punk zrobiony, moja postać jest, wiecie, jak Daft Punk wygląda ogólnie. Z teledysków Daft Punka, z Discovery, dokładnie. No, okej, mam miedzianą kolczugę, jakąś obronę drewniane, nagolenniki, kajdany, nieustraszony. Można założyć, trzy z walki zwarciu, biały sznurek dziki, można założyć, zwiększa zasięg twojego jojo. Ja mam jakieś jojo? A ja mam jakieś jojo? Jakie ja mam jojo? Ej, nie wiem co to jest, nie wiem, ja w tę grę tak dawno gram. Amunicja, materiał znika po wschodzie słońca? Ale z tego się nie robiło many? Tych barów z maną? Nie mam jakichś rzeczy, nie wiem co ja tu mam, jakieś sztabki, platyny. Ja nie wiem nawet jak ja daleko w tej gierce byłem, ale raczej niedaleko tak naprawdę, nie? Tak mi się wydaje. O, tu są gwiazdki z nieba, więc daję tutaj. Złota moneta, pistolet sygnałowy, flara, krąg, jakieś takie rzeczy. Ja nie wiem o co chodzi. Jestem tak w tym, nie, chyba od początku będziemy musieli ludzie pograć, bo jestem... Ja jestem pewnie bardzo blisko początku gry, nie? Ale jestem już za daleko, żebym wiedział o co chodzi tak naprawdę, nie? To dla mnie jest za dużo na start. Bo ja nie wiem co tu w ogóle jest po tych skrzynkach, nie wiem co to za przedmioty, co one robią. Ja w tę grę naprawdę bardzo dawno nie grałem. Jeszcze pamiętam, że miałem jakiegoś fajnego save'a, że miałem takie liany, którymi, wiecie, mogłem się przyciągać, jakieś fajne brońki miałem, jakiś, nie wiem, miecz laserowy, coś. Ale tu tego nie widzę w ogóle. Nie wiem, schowajmy może rzeczy do jakiejś skrzynki. Tutaj jest jakaś skrzynia. Mogę to szybko wrzucić, tak, blok błota, blok piasku, sprawdzony blok piasku, blok ziemi, a. Dobra, blok kamienia piaskowego, łańcuch, można umieścić materiał, można się po niej wspinać, a, coś takiego. Żołądź można umieścić, nie wiem, bo była żołądź. Dmuchawka, o, tu strzelałem na daleko, drewniana ściana, to mi się chyba nie przyda. Drewniana platforma, to wiadomo, że potrzebne leczenie. Grzyb. Dobra, to jest do jedzenia, która powrotu. Teleportuje się do domu. O, nie wiedziałem, że coś takiego jest w sumie. Nasiona, obrażeń dystansowych. A, bo to jest amunicja, po prostu srebrna moneta, miedziana moneta. Dobra, czyli to później do złotej monety doszło po prostu. Czy ja mam jakiś łuk jednak? A, bo ja tu ścianki chyba robiłem na tym sejwie widocznie, że kamienne bloki jakieś mam przy sobie, czy szare cegły, tamte część robiłem. Bo ja tu mam dmuchawkę jakąś jeszcze, mam też zaczarowany bumerang, ludzie, o! Patrzcie na to! Mikstura leczenia 100 punktów, to jest jakaś mniejsza miksturka. Okej, niech tak... A, bo to jest pod 0. Bench, first workbench, a nie mam tego. Co to? Ja nie wiem co się robi tak naprawdę w tej grze. W tym momencie to są chyba do craftów rzeczy, nie? Potrzebne, że jak przy tym stoimy, to możemy chyba lepsze przedmioty sobie craftować. No nie wiem, no zobaczmy jak działa łuk, mamy 307 strzał. Pod dziewiątką możemy chyba rzucać i to jest... A, taka brońka, fajna brońka, okej. Nie możemy szybciej... Nie mam tego, kurde, powiem wam. Ale poszedł ten królik. Nie mam tego takiego... Jezus Maria, brakuje mi słowa. W ogóle to, czemu to tak wygląda? Nie można pływać w tej grze? Ale fajna muzyczka, ale klimacik ta gra zawsze miała, powiem wam jednak. Okej. I nasionka się w ten sposób zdobywa, okej, kumam. Z jakichś slajmów. Dup. To była nasza kopalnia chyba, z tego co pamiętam. Dokładnie, miedź zebrane. Tu jest kopalnia. Ona gdzieś tam prowadzi aż daleko hen na dół, jak widać. No chodź, Slimę. Ale jest klimacik w tej gierce, powiem wam. Nie dziwię się, że ta gierka przeżywa jakąś drugą młodość swoją. Szczerze powiedziawszy. Nie wiem jak ja daleko odbyłem, tak mogę jakoś sobie pojechać po mapie? Żebym zobaczył? Chyba nie. Dobra, ale jak już... Zielony z główków na time. Kurde, ja nie mam movementu w tej grze żadnego. Co, spację trzymało, żeby lepiej coś ten? No i co, chodźcie tutaj, slimy. 5 miedzi, dobra, zgarnę. Cyk. To ma chyba największe obrażenia z tych moich broni. W sensie dystansowych przynajmniej, nie? Dobra, tylko jeszcze trzeba tym trafiać. Ja nie wiem gdzie ja grałem, że ja miałem takie fajne liany, którymi się wskakiwałem jak Doktor Octopus normalnie. Ja miałem, pamiętam, lepszy gear kiedyś. Ale to chyba na tym pierwszym save'ie jeszcze było. Na tym nagrywanym, bo tego nie nagrywaliśmy z Zirkiem, jak na pewno graliśmy te 5 lat temu. A tu co jest? Nie można jakoś szybciej biegać? Czy coś? Co to jest? Zirka, Demon Eye. Rozumiem. Tam nic nie ma chyba. Czy nie można było szybciej biegać? To mnie ciekawi też. Chyba, nie wiem no. Szczerze powiedziawszy, ile to ma obrażeń? Dmuchawka, zaczarowany bumerang. 13 punktów obrażeń w walce w zwarciu, 4% szansy na trafienie bardzo szybko, bardzo mocny odrzut, materiał, dobra. Słaby odrzut, 9 punktów obrażeń tylko, a to ile ma? 14 punktów obrażeń, 17% punktów obrażeń, szansy na trafienie... Aha, no to ma wyższe obrażenia, to prawda, okej. Czyli albo tym bumerangiem, albo bicie tak naprawdę... tamtą jedną rzeczą. Dobra, zejdźmy sobie do jakiejś kopalni, sprawdźmy co tam ciekawego jest. A, bo jak shift naciskam, to mam teraz to. A dlaczego nie mam tego glowstone'a? Jak shift naciskam, to mnie ciekawi. Okej. A jak shift naciskam, to mogę tak, o, jak jeszcze myszką sobie śmigam. Trochę głupio. Dobra, to co, wszędzie tu się potwory respią, nawet jak jest ten, nawet jak jest, są światła i pochodnie? Jezu, już myślałem, że mi bumerang się zagubił. Trochę się przestraszyłem, powiem wam. Byłby przypsk, gdybym zgubił bumerang mój. Dobra, tu mieliśmy, widzę, jakieś przejście zrobione. Jak się spadnie z dużej wysokości, to się w tej grze umiera, czy nie? Czy to po prostu wyjścia nie znajdę? Zirka, Pled for Dead, Blue Jellyfish. Okej, dobra, tu umarliśmy, ale tu już chodziliśmy, więc tu nie powinienem zginąć tak szybko. O, tu coś było, patrzcie, bo to chyba ja nie budowałem takich rzeczy. Mam takie wrażenie, że to tu było po prostu. Ale klimacik jest w tej gierce, bez kitu. To jest siarka czy piasek? Nie wiem. Dobrze, że mam ten kast górnika bez kitu. Coś widzę przynajmniej. Czyli tutaj musimy mieć te panele do stawiania ogólnie, z tego co widzę. Okej. Niebieska meduza. Dobra. Okej, umarła. O, jedno srebro wydropiła. A, Zirael zapomniał oddychać w tym miejscu. Okej. Ciekawe, ciekawe. I ta muzyczka, Jezu, ej, fajna gra jest. Ej, no nie mogę grać w Minecrafta i w Terrarię jednocześnie, to się nie godzi. Ej, powiem wam, że super jest ta seria Powrót do miliona, chciałem powiedzieć, że Road to Million. Takie gierki sobie zagram, których nigdy w życiu bym pewnie normalnie nie pograł. Znowu, aż tak szybko przynajmniej. Tu mieliśmy zejście do podziemia jakieś. A, tu pod siebie po prostu kopałem chyba i to jest... I to jest tyle tak naprawdę. A, dobra, tak się kopało, okej. I się później stawiało te... jakiś jest ten, inny żelek tam, patrzcie, inny kolor ma ten żelek podziemny. Dobra, 9. Chodź tu, frajerze, żelkowy. Czerwony szlam. Tak jak w Harrym Potterze. Też były szlamy. 84 miedzi, to za Blue Jellyfish więcej zgarnialiśmy. Tu jest miedź w ogóle, tak by the way. Jak ja to mogę rozjaśnić? Pochodnie by mi się przydały, wiecie, czad. Okej. Mogę to jakoś zasypać, żeby tutaj móc poddychać. Nie pamiętam, czy to jak w Minecrafcie można zapełniać po prostu miejscówkę, dzięki czemu można sobie jak człowiek oddychać. Jak ja mam tam na górę wejść? Rozumiem, że mogę postawić... Mogę? A, dobra, bo to nie jest to do opadania, to jest po prostu drewno. To było drewniana platforma, to było to. Żelazny łuk ma mniej obrażeń, dobra, to przejdźmy sobie tak. Tak chyba wystarczy zrobić, nie? Czekajcie, bo slimy tu przyszły. Trzeba je dupnąć, zanim one mnie dupną, szczerze powiedziawszy. One nie przejdą czegoś takiego, bo są za głupie. To jest dla nich nie do przejścia rzecz. Ja wam mówię. Patrzcie na to. Ale kozak ze mnie. Ale je porobiłem, łatwiutko. Niebieska meduza, opa. Żółty slime. Lepszy chyba. 45 HP ma. Aha, meduza nie jesteś taka dobra jak... Jak nie jesteś już we wodzie. Chodź tu, cwaniaku. Jak ja tu mam wyjść niby? Jak ja tu mam wyjść niby? 7? Nie, 5. Dobra. Robię coś takiego. No. No. Okej. To idzie już czerwony Steam. O ty gnoju, no. 21 miedzi to malutko. Ale można tak farmić chyba cały czas, nie? Coś w ten deseń. Ja bym chciał te miedź zebrać, szczerze powiedziawszy. Okej. Dobra. I teraz tak, 5. Okej. Mogę na to skoczyć? Mogę. Dobra. I teraz 2. A, czyli mogę to tak kłaść, że nie na tym. Mogę to na tych ściankach jakby robić też. Dobra. Mam nadzieję, że miedź mi się w ogóle przyda do czegokolwiek, nie? Mam nadzieję, że to jest jakkolwiek przydatne. I nie kopię tego bez sensu. Blok ziemi, kamienny blok. Dobra, dobrze wiedzieć co kopię w ogóle. To jest zawsze przydatne info. Tam jest jeszcze miedź po drugiej stronie. Może już ty w duszę. Dobra. Dobra, pyk, tak. Tu muszą być 3 bloki, żeśmy mogli przejść chyba, na to wychodzi. Okej. Cozy. Nie, może sobie platformę zrobię. Trochę takiej platformy. Platformę pewnie się łatwo z drewna robi, także prawdopodobnie mogę sobie tego używać na spokojnie. To pamiętam chyba, że im głębiej się szło, tym jakieś były silniejsze potwory, jakieś takie rzeczy, nie? Blok piasku. Okej. Tu jak powinienem się w bok wcinać, to teoretycznie powinno też powietrze iść od razu za tym, nie? O. Dobra, tu trochę powietrza idzie. A, i poziom wody schodzi, widzicie? W całej jaskini od razu. Jak tu kopię i robię nowe miejsce, gdzie ta woda może tak naprawdę się ulokować. O, tu coś jest, czat, patrzcie na to. Wylejmy trochę tej wody. O, wylaliśmy wodę do... No jak ja przez slime'a zginę, to się chyba popłaczę na odcinku. Bez skitu. Dobra, szybkie ten... Szybkie sprawdzanie, co tutaj w ogóle jest. Jak ja to mogę umieścić na tej ściance? Dziewięć. Patrz, nie mogę tutaj pochodni postawić, także została na... A, bo to nie ma tego. Tu jest środek, więc to można na tym zrobić, a tu nie ma środka tak jakby. Jeśli dobrze kumam. Nie ma wypełnienia tej przestrzeni tak jakby, nie? Dobrze myślę, czy źle myślę, czat? Chyba dobrze. Co to jest? To jest ta lepsza ruda, z której mam miecz zrobiony. A kilo bym potrzebował też z tego zrobić. O, tu były te beczki takie, co dają mi tempy jakieś. Cozy. Dobra. Nawet nie wiem, czy taką rudę miałem już wcześniej tutaj zbieraną. Można trochę pokopać w dół, nie? Żeby ta woda zeszła minimalnie. Co to jest? O nie, ten taki zasrany ten! To jest gibacz. Gibacz gibalski. Okej. No już. Dobra, to jest ten taki rotworm, który nas... Myślałem, że jest trudniejszy do pokonania. Dobra, pamiętam, że się zawsze jego obawiało, na początku gry przynajmniej. Jocie dupio, ale mnie przestraszył chłop. Co to jest? Fajna gierka jest ta Terraria. Ej, może ja w Terrarię na live'ach pogram sobie po prostu. Co jest? Jakiś kolejny? Teraz wielki robak jest. Starna strzała poszedł, frajer. Co jest? Jakieś potwory nas będą tak atakować? Ale że jak to mnie potwory chcą atakować w ten sposób? To się nie dzieje naprawdę, mam nadzieję. Dobra, niech ta woda trochę schodzi. Co do boku będzie nam lepiej, łatwiej się przegiwać niż do dołu. O, tam coś jest! Tam o, widzicie? Nice. Dobra, to jest jakieś złoże pode mną. To są jakieś kolce, a nie, to jest mysz. Ale to są kolce jakieś. Srebro, miedź. Dobra, ruda żelaza, okej, cozy. Żelazo też na pewno nam się przyda. Patrzcie, możemy trochę tej wody wylać tutaj. Haha, nie wylewa się. Ale śmieszne. Dobra, 9. Latarenkę potrzebujemy. O, tu jest jakaś corrupted ziemia. Możemy stworzyć sobie w ogóle te pochodnie. Aj, na chillku możemy te pochodnie tworzyć, z tego co widzę. Spoko, spoko. Czemu ta ziemia jest jakaś taka corrupted, nie? Widzicie? Patrzcie. Taka glizdowa ziemia jest jakby. Okej, nie wiem dlaczego. Trochę się boję, glinian... Ja już to słyszę, Jezusku! To zawału można dostać przy czymś takim. Dobra ludzie, ja myślę, że w tym odcinku, takim powrotowym po latach do Terrarii, to było na tyle. Jeżeli byście chcieli więcej odcinków z Terrarii, dajcie znać w komentarzach pod filmem albo właśnie live'y. Na live'y to by była fajna gierka moim zdaniem. Także dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!